Miałem do czynienia z czymś, co może określić mianem renesansu zainteresowania problematyką jaźni. Przecież rozmaite książki, które ukazały się na przestrzeni ostatniej dekady poświęcone problematyce jaźni, okazuje się, że tych prac jest bardzo wiele. Niektóre z nich są pisane przez filozofów związanych z kognitywistyką, niektóre przez niezwiązanych z kognitywistyką, ale są i takie prace, jak na przykład książka Damazja, która pokazała się ukazała, że są pisane przez neurobiologów. Można powiedzieć, że jaźń jest centrum zainteresowania współczesnych interdyscyplinarnych badań dotyczących umysłu. To jest zawsze w tradycji filozoficznej. Wydaje mi się, że tak jest również obecnie, że rdzeniem problematyki dotyczącej umysłu jest właśnie zagadnienie jaźni. Tak, moim zdaniem na szczególną uwagę zasługuje książka, która jest w drugim roku, Oxford Handbook of the Self, to znaczy w zeszłym roku pod refleksją Johna Gallaghera, olbrzymie kompendium wiedzy na temat jaźni, zawierającej interdyscyplinarne oraz przedstawicieli wielu dyscyplin. Z fizycznego punktu widzenia określiłem również książki Thomasa Metzingera, książka z roku 2003, pod nieco zaskakującym tytułem Noma i kolejna książka z roku 2009, Obecnie jaźń jest przedmiotem badań interdyscyplinarnych. Ogólnie dotyczy umysłu, ale jaźń to pewien aspekt podstawowy, może aspekt umysłu również jest przedmiotem takich badań. Jeśli filozofowie zajmowali się problematyką jaźń, jak historii filozofii, też jakieś nazwiska z tą problematyką, to mamy opozycję między Kartezjuszem a Humem. Ale to też takie postać jak na przykład William James, który próbował takie stanowisko pomiędzy tymi dwiema skrajnościami. Kierunek, który właśnie zmierzał, to będzie taki trochę właśnie jamesowski. Możemy wymienić te dyscypliny, te nauki, które mają coś do powiedzenia na temat jaźni. Będzie to na przykład neuronauka, która bada neuronowe mechanizmy realizacji jaźni, która również neuronauka obliczeniowa, która bada informacyjne sprzężenia zwrotne, które są warunkiem możliwości doświadczania własnej jaźni czy własnego ja. Psychologia rozwojowa i psychologia ewolucyjna, studia, które badają Antoni Fido, genezę jaźni, w jaki sposób różne formy rozwojowe tego, co nazywamy jaźnią, rozwijały się właśnie biorąc pod uwagę rozwój atomowy bądź osobniczy. Neuropsychiatria, z tą kolejna bardzo ważna dyscyplina, której dane są istotne do tego, żeby zrozumieć, na czym polegają zaburzenia systemu naszego ja, nauki społecznej, kulturowym wymiarze jaźni, fenomenologia, w zasadzie działu filozofii, do którego chętnie dzisiaj nazywamy swoje również neurobiolodzy. Tutaj badamy pierwszą osobowość, tak zwany doświadczeniowy aspekt jaźni. Ale też nauki formalne, czyli teoria decyzji, to są dyscypliny, które też mają coś istotnego do powiedzenia na tego, czym jest jaźń, będzie racjonalnego podmiotu działania sformalizowanych w sobie. Formalne, które tego dotyczą, są też formalne modele autoreferencji. Taką preferencję stanowi się z podstawowym aspektem naszej jaźni, który jeszcze za chwilę sobie powiemy. Że istnieje jednak wiele dyscyplin, które zajmują się badaniem różnych aspektów jaźni. Niektórzy twierdzą, że pojęcie jaźni ulega czy podlega procesowi naturalizacji. Czy naturalizacji, czy naturalizacji, można rozumieć nawet w różnych sposobów. Pamiętajcie, przedstawię będą umiarkowane wersje procedury naturalizacji umysłu, a w szczególności jaźni. To jest takie postępowanie, które polega na takiej analizie problemu jaźni, czyli świadomego podmiotu, o którym będziemy mówić, które przyjdzie otwarte na badaniach empirycznych. Czyli jak to jest zagadnienie otwierane na badaniach empirycznych, to siłą rzeczy proces naturalizacji i kategorii, czy tego problemu, czy tego pojęcia zaczyna się rozwijać. Thomas Metzinger jest autorem, który taki projekt naturalizacji formuje w jednym ze swoich najnowszych prac. To jest cytat, dokonując przeformułowania klasycznego problemu jaźni, filozofowie naturaliści starają się otworzyć go na badania interdyscyplinarne prowadzone w kognitywistyce i neuronauce. To jest taka metodologiczna forma naturalizmu, bardzo umiarkowana, jest znacznie bardziej radykalna. Swoją drogą w sensie jest autorem bardzo interesującej koncepcji jaźni, której dzisiaj nie będę mówił. Zawołałem ten referat ontologia jaźni. Tak, to jest
zajmują się na przykład ontologicznymi, epistemologicznymi czy metodologicznymi założeniami kognitywizmu. Te badania, które prowadzę na temat jaźni, takimi badaniami bardzo klasycznymi, bardzo podstawowymi, tak mam chyba kilka takich właśnie podstawowych problemów dotyczących jaźni. Pierwsza kwestia to jest sposób istnienia. Czy istnieje w ogóle coś takiego jak jaźń? A jeżeli istnieje, to w jaki sposób? Tak, sposób istnienia to jest jeszcze w ogóle zagadnienie ontologiczne. Ontologię jaźń interesuje dalej natura jaźń, czyli z mojej cechy charakterystyczne, czy na przykład pisać charakteryzować, żeby odpowiedzieć na pytanie o to, czy coś takiego istnieje. To jest problem cech strukturalnych, czy tak zwanej charakterystyki kategorialnej. Charakterystykę kategorialną, to jest problem dotyczący tego, jakie kategorie analogiczne używamy do opisu tego, czym jest jaźń, czy jest substancją, rzeczą, czy jest procesem, jak wcześniej raczej się przyjmuje. Więc to jest ta kwestia tego, jakich kategorii używamy do opisu jaźni. Właściwie relacje jaźnią, ciało, środowisko, czy zagadnienie dotyczące genezy, w jaki sposób jaźń powstaje, znaczy jakie są fazy rozwojowe jaźni. To zarówno w perspektywie filogenetycznej, czy wreszcie kwestia funkcji. Wysoki umysł, wysoki roku, pojęcie funkcji, dosyć wyrafinowanych analiz, szeroko rozumiane pojęcie funkcji, to jest rola przyczynowa, funkcja adaptacyjna, funkcja kontrolna, jaźń, funkcja społeczna, związana ściśle z wymiarem moralnym i prawnym w tejże jaźni. Nie trudno zauważyć, jeżeli chcemy uzyskać odpowiedź na te pytania ontologiczne, to musimy wyjść poza filozofii, metody fenomenologiczne, czy metody lingwistyczne, czy metody stosowane w ramach filozofii transcendentalnej, są niewystarczające do tego, żeby zbudować taką całościową koncepcję ontologiczną, która naprawdę uzasadniona odpowiedzi na te pytania. Powinniśmy zjeść w kierunku dyscyplin naukowych, które szczegółowo tym się zajmują, jak to już zostało przez mnie wymienione. Przyglądamy się pejzażowi konceptualnemu, temu, jakie różne koncepcje ja występują w pracach różnych autorów, to możemy doświadczyć pewnego zaskoczenia, jak wiele jest pojęć i terminów, które określają to, co nazywamy jaźń. Więc mamy tutaj całą wyliczankę, wiemy często spotkamy się do tego wyliczenia, medialne, społeczne i duchowe, wyłącznie wymienię, czy mamy w kontekście filozofii transcendentalnej, jak również fenomenologii, czy obserwę, czy negatywne porównanie na ja empiryczne, które przeciwstawia się ja czystemu, czy ja transcendentalnemu. Searle wprowadza w swoich ostatnich pracach pojęcie ja formalnego, broniąc niekartezjańskiej i nihilmowskiej koncepcji jaźni. Myślę, że on jest związany z pojęciem podmiotu, racjonalnego podmiotu działania. Ja formalnym, nawiązując też w taki sposób do Kant, czy Thomas Metzinger wprowadza takie odróżnienia, jak jest substancjalne, ja fenomenalne. Twierdzi, że czystą fikcją jest coś takiego jak kartezjańskie, ja substancjalne, natomiast czymś rzeczywistym jest ja fenomenalne. Znaczy, ja fenomenalnego jest to związane z pojęciem ja wirtualnego, czy ja fikcyjnego, którzy zamienią, używają tych trzech określeń. Ja fenomenalne, wirtualne, a fikcyjne, chociaż są różne konteksty znaczeniowe związane z użyciem tych terminów. Czy mamy dalej termina ja ekologiczne, ja minimalne, czy ja implicytne, utajone, to jest pewna wersja ja minimalnego, ja interpersonalne, kontekstowe, dialogowe, moralne, ucieleśniane, neuronowe, czy podział klasyczny już w tej chwili Antonia Damasio na proto ja, ja rdzenne. Ja rozszerzone, którego szczególnym przejawem jest to ja autobiograficzne. Można pytać, skąd takie rozmnożenie owych ja. Tak? Za każdym takim terminem kryje się jakiś byt, przepraszam, są po prostu nazwy różnych aspektów, wymiarów, poziomu organizacji albo faz rozwojowych tego, co nazywamy jaźń. Tak? Jeżeli chodzi o odróżnienie Damasia, to będą to właśnie fazy rozwojowe. Damasio przyjmują procesualną koncepcję jaźni, że mamy tutaj odróżnienie coraz bardziej rozbudowanymi, złożonymi formami jaźni. Rozszerzonego. Więc można by to porządkować, tak, te podziały, te rozróżnienia, przyjmując określone kryteria, w ramach których one się pojawiają. Ale to kiedyś będę robił.
zaimek ja, którym często się posługujemy, słuchaj, która na ten temat, czy polega na funkcja referencyjna tego zaimka, wydaje się, że ma takie dwa podstawowe znaczenie, czy sposoby odniesienia, sposoby użycia. Pierwsze jest dosyć banalne, że ja możemy rozumieć całość tego, czym jesteśmy, czyli cały indywiduum psychofizyczne wzięte z jego historią rozwojową, zarówno wskazami przyszłymi, jak i przyszłymi. Ale rzadko mówimy, że jaźń to jest cały organizm psychofizyczny, cały człowiek. Zazwyczaj używamy zaimka ja, bo odnosimy się nie do całego człowieka, tylko do jakiegoś jego aspektu, tak? W jaki sposób wyróżnionego. Wydaje mi się, że znacznie ciekawszy jest ten drugi sposób rozumienia odniesienia zaimka ja, kiedy ten zaimek ja odnosi do podmiotów określonych czynności i stanu świadomych. Ja znaczy się nazywa podmiotem świadomości. To znaczy, ma to, że ze świadomością to jest zawsze też albo jakiś stan, albo jakaś czynność, którą świadomie spełniamy. No i tutaj mamy jedno z kryteriów wyróżniania różnych rodzajów, które wcześniej zostały wymienione. Różnych rodzajów czynności świadomych, to możemy wprowadzać wobec tego różne pojęcia ja, czy też podmiotów tychże czynności świadomych. Jest podmiot percepcji, podmiot myślenia, podmiot decyzyjny, podmiot zachowań, podmiot moralny, podmiot społeczny. Możemy dalej tę listę kontynuować. Tyle jest typów ja, tyle jest typów rodzajów czynności, czy stanu świadomych, które są realizowane przez człowieka. Ja spostrzegam, ja myślę, ja wybieram. W tę czynność świadomą, jaką jest myślenie, nie jest zaangażowany cały człowiek, tylko pewien zbiór procesów. Tak? Jak mówimy o podmiocie tych stanów świadomych, to chodzi nam o świadomą percepcję, a nie o zbiór nieświadomych procesów, które są warunkiem możliwości świadomej percepcji. To, co nazwiemy jaźnią, czy podmiotem stanów świadomych, to jest coś, co się pojawia na wyższym poziomie organizacji systemu poznawczego, co niejako dochodzi do owych czynności, to no, myślę, że to jest ważne, to całkowicie na poziomie sub świadomy. Czy otrzymujemy w ten sposób różne wymiary podmiotowości, jak mamy wymiar percepcyjny, emocjonalny, konceptualny, polityczny, działaniowy czy moralny. No, jest tych wymiarów jest dwa rodzaje czynności świadomych. Mówimy świadomość, dobrze było w punkcie wyjścia przynajmniej dokonać takiej taksonomii rozmaitych typów czy rodzajów czynności świadomych, i z każdą taką czynnością świadomą związany jest podmiot tychże czynności, możemy nazwać jaźń. Ale przyjmuję takie założenia, wydaje mi się, że niekontrowersyjne, dotyczące relacji ja i świadomość. Tym, że każda czynność świadoma nosi piętno podmiotowości, tak jest czyjąś czynności. Nie ma takich czynności świadomych, które były realizowane czy wykonywane przez nikogo. Nie ma świadomości oderwanej od podmiotu, który realizuje tęże czynność. Każda czynność świadoma, zakłada udział mechanizmów nieświadomych, bez których nie mogłaby istnieć. Jeszcze za chwilę będę mówił, nie ma takich stanów świadomych, które nie byłyby zakotwiczone w pewnych procesach, które nie mają charakteru świadomego. No i dlatego właśnie każda czynność świadoma może być badana na wielu poziomach organizacji systemu poznawczego. Znowu, ile jest tych poziomów organizacji, na których można badać system poznawczy? To jest kwestia perspektywy, która kogoś interesuje. Może kogoś interesować wyłącznie poziom doświadczeniowy, przeżywaniowy, pierwszoosobowy czy fenomenalny. Ale kogoś może interesować poziom molekularny, a w jaki sposób procesy chemiczne zachodzące na poziomie wewnątrzkomórkowym wpływają czy modyfikują nasze stany świadome i nasze doświadczenie dnia. Tych poziomów wyróżnia się kilka razy, różnie to robią, ale to też jest pewnego mojego zainteresowania. Natomiast ważny problem, to znaczy pytanie, jak mamy wiele czynności świadomych, które sobie wyróżniliśmy, ale czy istnieje jeden podmiot? Czy to jest w każdym rodzaju czynności świadomych, związany jest trochę inny rodzaj podmiotu, tak jak coś, co się łączy czy wiąże ze sobą. Wydaje mi się, że w zwykłych sytuacjach mamy poczucie jedności i jedyności podmiotu w różnych czynnościach świadomych. Mówię, że ja coś widzę, ja się wyobrażam sobie, czy ja się dziwię, to wszystkie te czynności świadome odnoszą do jednego podmiotu, tychże stanów. Więc mamy w różnych czynnościach, jakby przy
taka troska, tak? Bo poczucie jedności, jedności ja jest systemowym efektem procesu integracji informacji w mózgu. A jeżeli tak jest, to taki proces integracji może zostać zaburzony. Faktycznie znamy rozmaite zaburzenia systemu ja. Widzenie, myślenie czy wyobrażanie sobie moment rozszczepienia. Nie ma już poczucia jedności tego podmiotu, który realizuje te różnorodne czynności świadome. Ale jeżeli ten proces integracji zabiega w sposób niezaburzony, to zazwyczaj, mamy do czynienia właśnie z poczuciem, tak, z subiektywnym poczuciem jedności, jedności tego podmiotu w różnych czynnościach świadomych, które każdy z nas spełnia. Rozmaite dysocjacje, to jest zagadnienie, to szeroko opisane z zakresu neuropsychiatrii, one wskazują na to, że tę jedność można zaburzyć. Jedność, na przykład poczucia ja. A jeżeli coś można zaburzyć, to coś istnieje. Tak? Z tego, że X można zaburzyć, wynika, że X istnieje. Jak? Tego jeszcze nie wiemy. Jak? Istnieją tak zwane doświadczeniowe, czy subiektywnie przeżywane aspekty jaźni. Pomyślmy sobie na kilka z nich. To jest na przykład poczucie względnej ciągłości trwania. Podkreślamy to poczucie względnej ciągłości trwania. Na przykład w tej pracy gdzie to poczucie ciągłości się absolutyzuje. To jest aspekt diachroniczny. Inny aspekt to jest doświadczenie względnej jedności i tożsamości ja, czyli zintegrowane podmiotem wielości zachowań, już mówiliśmy, przedmiotności, indywidualności. Perspektywiczność, która ściśle związana z taką perspektywą pierwszoosobową, i bardzo ważny aspekt jaźni, to jest doświadczenie sprawstwa, czyli poczucie autorstwa działań, świadoma kontrola, kierowanie się racjami odpowiedzialnych za czyny, czyli tutaj całą taką frekwencję charakterystyki, które są ze sobą blisko związane. Te określenia, czy te charakterystyki opisują wymiar doświadczeniowy, tak? Czyli jak z punktu widzenia pierwszej osoby świadomego podmiotu przeżywamy to, co nazywamy jaźnią, czyli w sposób doświadczamy model jaźni. Istnieje, jak już była to się odniesienie związane z jaźnią na świadomością. Jeżeli wyłączymy jakąś świadomość, to wiemy, jak to zrobić, to na określonych środków chemicznych możemy częściowo bądź całkowicie wyłączyć czyjąś świadomość. Włączoną świadomością traci jakiekolwiek poczucie podmiotowości. Nie pojawiają się wtedy żadne strukturalne cechy jaźni. Nie ma czegoś takiego jak wymiar fenomenalny osobowy bądź moralny. Jeżeli to jest czasowe włączenie świadomości, to jest niemożliwość przywrócenia tego poczucia podmiotowości czy poczucia bycia samym świadomym podmiotem, żeby na poważne uszkodzenia mózgu, to może być proces nieodwracalny. No tutaj jeszcze trochę taka teza, że fazy rozwojowe jaźni odpowiadają formom rozwojowym świadomości. Będzie świadomość jest kończym złożonym, żeby mówić rozmaite formy rozwojowe, nie tylko ludzie są istotami świadomymi, które się ulega wątpliwości. Na przykład takiego przyporządkowania pochodzące od namazja mamy proto-świadomość i proto-jaś, świadomość rdzenną i jaśń rdzenną, świadomość rozszerzoną i jaśń rozszerzoną. Różne rodzaje jaźni odpowiadają różnym formom rozwojowym świadomości. Gdziekolwiek jest jakaś postać samej świadomości, jest również ktoś czy coś, wątpliwe pojęcie osoby, który się zajmował i doświadcza tychże stanów świadomych. Jak daleko sięga, tego nie wiem. Bardzo są dosyć szczegółowe badania na taki fundamentalny form samoświadomości, a w związku z tym podmiotowości jaźni. Wydaje się kontrowersyjne takie stwierdzenie, że proste formy samoświadomości prerefleksyjnej towarzyszą nam od pierwszych dni naszego istnienia. Bardzo się różnią, jak wykazują różne określenia na oznaczenie tej bardzo elementarnej formy jaźni. Mówię, że lesem, że ja podpiszę proto-ja, rdzenna, to jest bardziej zaawansowana forma jaźni, czyli określenia, są elementarne formy doświadczenia siebie przejawiają już na wczesnych etapach życia. Natomiast rozwój wyższych form samoświadomości i jaźni wymaga interakcji społecznej, doświadczenia swoich stanów psychicznych, języka, pamięci autobiograficznej, wtedy dochodzi do konstruowania wyższych form.
książkę autobiograficzną, który też formę rozwoju pojaźni też można opisywać na różnych poziomach orientacji. To przekonanie, że jeżeli włączamy świadomość, również tracimy poczucie ja, poczucie własnej podległości, jest dosyć przekonane, że na współczesnej filozofii umysłu, na przykład Piotr Jan Strosson, w jednej ze swoich prac podejmuje takie trzy tezy, które wydają się dla mnie niekontrowersyjne, bo można używać określenia doświadczenia i świadomości. Niektórzy używają takiej zbitki świadome doświadczenie, ale jeżeli założymy, że pojęcie doświadczenia zawsze zakłada pojęcie świadomości, to określenie conscious experience no, byłoby redundantne. Tak? Więc doświadczenie jest niemożliwe bez podmiotu doświadczenia. Doświadczenie jest z konieczności doświadczeniem dla kogoś. Tak? Możemy zamiast słowo doświadczenie tutaj stawiać świadomość i też będzie dobrze. Podmiot doświadczenia istnieje tylko wtedy, gdy istnieje doświadczenie. Nie ma żadnych podmiot doświadczania. Pewnej formy świadomości również nie ma doświadczenia podmiotowości tego stanu. Bardzo ważnym strukturalnym aspektem jaźni jest samo odniesienie. Wiemy, że organizmy obdarzone jaźnią są zdolne do różnych form samoodniesienia. Zatem samoodniesienie to jest pojęcie, które może występować w różnych stopniach na świecie, wyglądają odmiany czy stopnie. Samoodniesienie. Zwróćmy uwagę na te cztery formy samoodniesienia. Samoświadomość, tak? Też może być rozpatrywana do prostego przeżywania własnych stanów umysłowych, takiej prerefleksyjnej formie samoświadomości, a czyli refleksyjnego i konceptualnego ujęcia, które należy do świadomości. Autoidentyfikacja przy rozpoznawaniu samego siebie, na przykład dostrzeli jest pewną formą odmianą samoodniesienia. Rozmaite autoreprezentacje, które system poznawczy tworzy na sobie własny temat, także zawierają pewien stan odniesienia, ale realizujący się w trochę inny sposób. Tworzyć wyobrażenia, wyczucia, przekonania czy teorie na swój własny temat. Więc mamy różne rodzaje reprezentacji, czyli reprezentacji ja. Autonarracji, czyli wewnętrzny dialog, autoanalizę, odniesienie do własnej przyszłości, taką formą samoodniesienia wspomniał tylko istotę wydarzone językiem i zaawansowanymi formami pamięci, takimi jak pamięć autobiograficzna. Widzimy, że samo odniesienie może być realizowane na różne sposoby. To będzie samo odniesienie, stanowi punkt wyjścia rozważań Tomasa Sztetera, jego nowej książce, jak dawno wydanej przed kilku laty, o tym temacie Strange Blue, tak, dziwną pętlę, to właśnie pętla samo odniesienia, cechę definicyjną istot obdarzonych jaźni. Jego takimi istotami nie są tylko i wyłącznie ludzie, tylko samo odniesienie może się realizować na prostsze lub bardziej złożone sposoby. Sztetler twierdzi, że jaźń pojawia się wówczas, gdy system poznawczy uzyskuje zdolność do świadomego samoodniesienia. Świadome samoodniesienie. Ale wyjaśnienie warunków możliwości istnienia jaźni wymaga zrozumienia spoglądanej hierarchii poziomów organizacji mózgu. Nie da się zrozumieć, w jaki sposób my jesteśmy zdolni do samoodniesienia poziomu naszej świadomości, nie wchodząc w struktury czy mechanizmy działania naszego mózgu. To jest taki cytat właśnie z książki Sztetlera. Neurony i procesy elektroniczne w mózgu otrzymują myśli i decyzje. Te z kolei oddziałują na poziom neuronu. W ten sposób różne poziomy modyfikują swoje stawy, warunkują własne istnienie. Jestem przekonany, że wyjaśnienie emergencyjnych zjawisk zachodzących w mózgu, takie jak świadome samoodniesienie, opierają się na oddziaływaniu między poziomami. Wczorajszy wykład na temat bio czy neurofeedbacku jest tak gdyby taką bardzo konkretną realizacją tej tezy, którą formułuję tutaj Sztetler. System poznawczy, system hierarchiczny, różne poziomy hierarchii systemu poznawczego pozostają ze sobą zarówno w odgórnych, jak i oddolne oddziaływania, również warunkując swoje własne istnienie, prowadząca dziwna pętla. Ale podobną myśl spotykamy również w ramach Garnetersa, twierdzi tak, to jest również ta z jego prac, ja nie jest bytem niezależnym od mózgu. W zasadzie truizmem wszyscy chyba nie liczymy, że pamiętam
holistyczną właściwością całego systemu. Cecha holistyczna, czy cecha systemowa, czasami tak się definiuje, będzie cechy emergentnej, a to jest właśnie taka cecha, której nie znajdziemy schodząc w głąb mikrostruktury mózgu, bo musimy rozpatrywać cały system z wyższej perspektywy, czy na wyższym poziomie. No, oczywiście zmiana integracyjna aktywności mózgu może spowodować rozbicie jedności ja. To ma dwie ważne konsekwencje. Po pierwsze, nie można wyjaśnić jaźni, pomijając neurobiologiczne podstawy. Po drugie, jeżeli jaźń czy doświadczenie ja ma charakter systemowy emergentny, nie można opisać jaźni, skupiając się wyłącznie na mikrostrukturze mózgu. Więc niezbędne jest to opisy neurologiczne, perspektywa pierwszoosobowa. Gdybyśmy tego nie mieli, to w ogóle nie widzielibyśmy czego w mózgu szukać. Podobnie wypowiada się Michael Gracenik, że są wszystko bardzo zbudowane, dosyć rozbudowane, powiedzmy, koncepcje, które ja będę omawiał, bo interesują jeden aspekt tych koncepcji. Gracenik w książce, przecież tłumaczonej niedawno na język polski, w istocie człowieczeństwa, pisze w ten sposób. Wprowadzone dane wskazują, że poczucie ja powstaje na skutek działania rozproszonych sieci zlokalizowanych w półkulach. Każda z półkul specjalizuje się w określonym procesie przetwarzania współtworzący poczucie ja. Poczucie jest to konstruowane przez lewo półkulowego interpretatora na podstawie informacji napływających z tych rozproszonych sieci. Tak znowu mam ilustrację tego oglądu, że doświadczenie naszego ja jest systemowym efektem aktywności naszego mózgu. Jeszcze inaczej do sprawy podchodzą zwolennicy teorii neuronów lustrzanych. Jest związek między teorią neuronów lustrzanych a pojęciem samoświadomości oraz jaźni. Dla Jarema Szandra, w jednych z swoich ostatnich pracach, formułuje taką tezę. Ona jest może dosyć zaskakująca w swoim sformułowaniu, że w ten sposób samoświadomość to używanie neuronów lustrzanych do patrzenia na siebie tak, jakby ktoś inny patrzył na mnie. Do tego autora najpierw uczymy się patrzeć na świat z perspektywy innego, dlatego potem możemy się patrzeć na siebie z perspektywy kogoś innego. Zapraszam Rana. Zaawansowane formy introspekcji doświadczenia ja angażują neurony lustrzane. To jest dosyć ciekawe, bo on że jak się mówi o neuronach lustrzanych, to mamy na uwadze poznanie społeczne, poznanie innych umysłów, w jaki sposób w naszym mózgu myśl odzwierciedla nas są stany innych osób. Ale cała koncepcja neuronów lustrzanych stosunkowo świeża. W ostatnich latach została wykorzystana do opisu wyjaśnienia również mechanizmu powstawania doświadczenia ja. Więc nie coś takiego jak neuronowe sprzężenie zwrotne. Wiemy, że neurony lustrzane mogą symulować stany innych umysłów, to jest jakby podstawowa funkcja, ale mogą także symulować stany ich posiadaczy. Teraz, jeżeli są skierowane na stany zachowania innych osób, to umożliwiają odzwierciedlanie ich stanu umysłowego. Jeżeli natomiast są skierowane na stan umysłowy ich posiadacza, to wtedy dochodzi do tego neuronowego sprzężenia zwrotnego, umożliwiają poczucie samoświadomości oraz poczucie ja. Musimy tutaj prawa szandrana, żeby powstały złożone, zaawansowane formy samoświadomości, zaawansowane rodzaje odmiany ja, no to ten poziom złożoność systemu neuronów lustrzanych musiał przekroczyć pewien punkt krytyczny. Tak? Pierwotna funkcja neuronów lustrzanych, widzimy się już w pewnym kategorii neuronów lustrzanych, to jest odzwierciedlanie czy czytanie cudzych stanów umysłowych. Natomiast kiedy ten proces jak gdyby się wewnętrznie zazerwie, no to możliwe doświadczenie. Nie. Co przemawia na rzecz tej hipotezy? No, na przykład to, że osoby mające uszkodzony system neuronów lustrzanych, czy schizofrenicy mają także problemy z samoświadomością oraz integracją ja. To znaczy, ja się odbywa częściowemu rozpadowi, co stanowi empiryczne potwierdzenie hipotezy, że aktywność neuronów lustrzanych ma wpływ także na to, jak postrzegamy i doświadczamy samych siebie. To są badania empiryczne, które są w tym kierunku prowadzone. W każdym razie wniosek byłby tak, są to takie krótkie ilustracje tego, że warunkiem możliwości własnego prawdowości, własnej jaźni jest określona aktywność naszych mózgów. To doświadczenie jest jakby ich wytworem. Jest wytworem systemowym, emergentnym, w tym sensie, że jak zajmujemy w głąb organizacji naszego mózgu, już tego doświadczenia nie znajdziemy. Tylko tam na makropoziomie, tak? To jest taki
jednolity makrostan generowany przez rozproszoną aktywność naszego mózgu. No i różni autorzy, różni przedstawiciele neuronauk mają różne hipotezy na temat tych mechanizmów, które to umożliwiają. Gdyby postawiał tę dyskusję, ale nie są przedstawiciele neuronauk. Staram się tylko wypreparować ontologię jaźni, która z tych koncepcji się rozwija. Jest moim zdaniem koncepcja i nie kartezjańska, i nie humowska. Ona będzie wyglądała w przypadku, gdzie jeszcze pokażę. Ostatni slajd, zamiast definicji tego, czym jest jaźń, pokazuje taką charakterystykę, która powiedziała profesora Gallaghera, która, jak sądzę, jest do przełknięcia nawet dla poszernego kognitywisty. Terminów, jaźń, podmiot, świadomość, osoba, o której nie mówiłeś. Wyczułem, że próbujesz definiować jaźń jako podmiotowe aspekty świadomości. Czy mam rację? Druga rzecz, dotycząca cech, czy własności jaźni. Słuchałem, na jakie własności kładziesz nacisk, bo o wielu mówiłeś, a niektóre kładziesz taki szczególny nacisk. Tu zobaczyłem, że podkreślasz ten pierwszoosobowy, tą aspektowość jaźni związaną z pierwszoosobowym poczuciem, prawda? Po drugie integracyjność i po trzecie samoświadomość. Czy rzeczywiście to byłyby takie trzy zasadnicze własności jaźni? I ostatnie pytanie dotyczące metody. Jeżeli jaźń ma charakter właśnie takiego aspektowego, podmiotowego, aspektu świadomości, to czy tutaj dla badania jaźni no nie nadają się w sposób szczególny te fenomenologiczne, takie pierwszoosobowe, prawda, metody związane z, powiedzmy, z raportowaniem tego, co się czuje, czy też nie, a już te metody nie byłyby dobre, adekwatne, gdy chodzi o badanie świadomości na przykład w ogóle. Ja myślę, że te metody badawcze trzeba łączyć. Jest coś takiego jak dostęp poznawczy do poczucia ja jest możliwy tylko na poziomie naszej samoświadomości, czyli z perspektywy pierwszoosobowej. Badamy architekturę naszego mózgu i procesy, które tam zachodzą, to nie pojawia się w takich trzecioosobowych badaniach empirycznych nic takiego jak doświadczenie własnej podmiotowości. To jest ten aspekt wewnętrzny, więc tego w ogóle nie wiedzielibyśmy, czego szukać w naszym mózgu. Ale fenomenologia jest dobra do tego, żeby opisywać pewne fenomeny. Natomiast nie żeby wyjaśniać ich genezę czy mechanizmy powstawania. Jeżeli chcemy wyjaśnić, to musimy sięgać do tych procesów neuronowych, które zakładamy, przynajmniej zakładają przedstawiciele neuronauk i neurofilozofii, wyjaśnią nam sposób powstawania świadomego umysłu, sposób powstawania jaźni. To, jakie cechy ja akcentuję, to zależy od tego, jaki typ czy rodzaj jaźni opisuję. Jeżeli przyjmiemy taką procesualną, dynamiczną, rozwojową koncepcję jaźni, to różne cechy będą miały różne znaczenie, bądź w ogóle będą się pojawiały tylko w odniesieniu do pewnych typów jaźni. Coś takiego jak sad świadomy sprawstwo, czyli miar moralny, jest coś, co się pojawia dopiero w bardzo zaawansowanych formach rozwojowych jaźni. Jeżeli mówimy o ja społecznym, czy ja moralnym, no to jest coś, czego nie znajdziemy u noworodka, w zależności tego, z jakim poziomem, czy z jaką fazą rozwojową jaźni mamy do czynienia, musimy akcentować trochę inny zbiór cech, który nam definiuje, czy określa tęże fazę rozwojową jaźni. To nie tylko odniesienie do ludzi. Po pierwsze pytanie, które mamy. Drugie pytanie, też ostatnie, też pokazał czasu. Ja mam pytanie odnośnie metodologii badań interdyscyplinarnych nad jazdą, bo jeżeli wśród dyscyplin zaciągniętych do tychże badań jest fenomenologia, która właściwie reprezentuje ze swojej natury niemalże takie podejście nienaturalistyczne. Na jakiej zasadzie my możemy łączyć wyniki badań właśnie fenomenologicznych z wynikami badań eksperymentalnych, które mają zupełnie właściwie inną naturę, inną metodologię, no bo w końcu chodzi o to, żeby zbudować pewien spójny obraz i odpowiedzieć na pytanie, czy ta jaźń jest.
Ja bym to nie poprzez proste sumowanie twierdzeń wszystkich fenomenologii. Czy jest budowana jakaś metametodologia? W tym sensie metodologia jest fenomenologia transcendentalna, więc późnego Husserla, która nie bardzo pasuje. Generalne tezy metafizyczne czy ontologiczne, jak tam byśmy znaleźli, w ogóle nie pasują do tego paradygmatu. Ale powiedzmy pracę Merleau-Ponty'ego czy pracę Mitardena, zwłaszcza późniejszym Gardem, tym bliższy był tym koncepcjom, o których ja tutaj mówię. Fenomenologia działa na poziomie opisowym, moim zdaniem. Natomiast kiedy budujemy metafizykę z fenomenologii, to wtedy mogą się pojawić problemy. Koncepcja ja transcendentalnego późnego Husserla jest to obarczona bardzo poważnymi założeniami metafizycznymi, które moim zdaniem nie mają dobrego uzasadnienia. Dlatego można wykorzystywać opisy fenomenologiczne do budowy takiej zintegrowanej ontologii jaźni. Tutaj metodologiczna zasada jest taka. Wyróżnienie różnych rozmaitych poziomów organizacji jaźni pozwala nam, przynajmniej w punkcie wyjścia badań, tego problemu uniknąć, że za tym stoją różne ontologie. Opisujemy różne wymiary, czy różne poziomy organizacji naszej jaźni. Fenomenologia opisuje ten najwyższy, osobowy, wewnętrzny poziom związany z tym, jak od środka doświadczamy naszej własnej jaźni. Ale neuronauka nam tłumaczy i wyjaśnia, jak to doświadczenie siebie jest możliwe, byśmy zorganizowany nasz mózg, abyśmy tego rodzaju doświadczenie mogli mieć. Tak, a czy możliwości. Pod określenie bym prosił, czy jest właśnie taka jedna metodologia budowana, bo w przeciwnym razie no, zaczyna się przypałaga. Są takie koncepcje. Ukazał się ten taki przewodnik po filozofii umysłu, licząc prawie 700 stron. Tam są teksty na temat na przykład takiej koncepcji jak pierwszoosobowa neuronauka. Są pewne projekty badawcze, które starają się po prostu to łączyć w ramach takiej złożonej metodologii, wykorzystując opisy fenomenologiczne i dane z zakresu neuronauki. Książka Damasio jest, wydaje mi się, przykładem próby budowania takiej syntezy. Tak? Ostatnia książka, przepraszam, niedawno na język polski. Tam jest bardzo dobra fenomenologia. Są również opisy działania naszego mózgu i Damasio stara się pokazać, jak określone procesy zachodzące w naszym mózgu czynią możliwym to wewnętrznym doświadczeniem, które Damasio bardzo dokładnie opisuje, wyróżniając rozmaite formy rozwojowe czy fazy rozwojowe jaźni. Opis fenomenologiczny i wyjaśnienie tego na poziomie fenomenologicznym. Ostatnie dwa pytania. Pan to zgłasza, tak? A to jeszcze wcześniej nie było, że już będą pytania. Tak? Self-recognition i tak dalej, to są reprezentacje mentalne podmiotu. I
tej reprezentacji mentalnej podmiotu nie można utożsamić z podmiotem. Tak, takiego utożsamienia. Nie, ja też może pan nie sugeruje, że referent coś takiego głosił, tylko pojawia się kłopot, bo mnóstwo ludzi tego nie dostrzega. To jest bardzo powszechny błąd, który się czyni, zakładając, że jak ja mam jakąś autoreprezentację, to jest fragment mojego ja. Tak, znaczy ja jestem zorganizowany w ten sposób, że posiadam ten dostęp do różnych stanów wewnętrznych. Ten system reprezentacji rozbudowany, on jakby prowadzi do różnych form rozwojowych, ja też myślę o tego, w jakie systemy reprezentacji wyposażony jest świadomy podmiot, no to będziemy do czynienia z różnymi typami rodzajami, przypadkami rozwojowymi. Ja myślę, a Metzinger popełnia, wydaje mi się, ten właśnie